mieszkanie ma? Jego własnej partii. W Anglii. Zapłacimy, jeśli Brexit wygra. Nie ma żadnego powodu, żeby tego bronić. Czyli taka stabilność w Wielkiej Brytanii jest. No. Na jakiegoś lidera europejskiego formatu wprost przeciwnie. Z Ameryki od matki do Anglii, bo w Anglii jest opieka. Francuskie są instrumenty, bo to generalnie uważają referendum, uważali referendum za najlepszy sposób do rządzenia. Punkt drugi, że zostawmy skutki ekonomiczne i tak dalej. Choćby popatrzmy w stronę też społecznej na to, co się dzieje. Wielka Brytania ze swoją dojrzałą... Widzę w Ameryce, Ewa, jest chyba po prostu 50-50, niebezpiecznie, no. Czy Rosja, jeśli chodzi o... Nie dla bogaczy, bo każdy może zginąć. Jakie ten pomysł, żeby robić referendum, wprowadził... społeczeństwo. I teraz trochę kto jest za Brexitem? To zbadano, to wszystko wiemy. Niestety, na ulicy jest i ten, i ten. I na ulicy, czy w jakiejś przestrzeni, gdzieś ten Trump też przemawiał, w jakiejś przestrzeni chciał go zabić. Którzy nie lubią wielkich miast, więc i dlatego, że kosmopolityczny, nie lubią obcych i czują się po prostu dobrze w Anglii, której nie ma już zagranicznych. To znaczy w Anglii sprzed 50 lat. Podkreślam, w Anglii. Ciało do kolnarza przecież pistolet. Tego, o czym a co to ludzie nie mają tam pistoletu? Jest proeuropejskie podejście, szkockie jest proeuropejskie. Ewka, zostaw już te bułki, już nie chlewy pozabieraj tam jedź pod tym ogrodem. Brytanii z Unii też trzeba wziąć do tego bilansu. Jej nie zostawiaj, bo ona to będzie kruszyła. Tutaj okuchy trzeba zamiatać. Nie na ręczniku, tylko na talerzu. Janka Witka linia jest na talerze. Zawsze leciało i on chodził, tu zbierał. Trudno w ogóle się na ten temat wypowiadać, natomiast na tle tego, co dlatego umarł, no, w ciekłości chodził i zbierał. Nie to się udostępnić, to jeszcze musiał sprzątać. No, opatrz ile okruchów, zobaczę. Ona wczoraj sprzątała. Proszę, wzięłaś od kurza. No nie gaw się, ubieraj się. Ja wiem, kiedy się mam ubierać. No nie gadaj teraz do mnie, tylko ubieraj się. Nie odpowiadaj na taki, bo to nie jest do wiesz, do rzędu, do urzędu. To jest to, co tam robisz, to nie będę zaglądał. Ewka jest sama zorganizowana. Wrócę do tego, dlaczego ten brytyjski, ta Wielka Brytania powiatowa chce za tą Unię Europejską. Bo potem wiesz, trzeba razem wyjść. Tutaj argumenty głównie, boją się migrantów, boją się rozszerzenia Unii Europejskiej o Turcję, czyli o muzułmanów, którzy wtedy by nie skępowali. Co nie grozi, a jest podejmowane. Ja to się w ogóle dziwię, że baba ze wsi i ona się tu pcha, gdzie jest dużo ludzi. No tej sąsiadce. Bo każdy mówi kłamstwie, jest ziarenko prawdy. I tej ziarenko prawdy pewnie się pojawia. Dwie rzeczy. Ja będę bronił Davida Cameron. Uważam, że to jest najlepszy obok Angeli Merkel premier w Europie. Ale jej dziecko chodzi. Tutaj na domofon naciska. Tu lata. Tu drzwiami trzaska. Trzaska. A szczególnie to słychać w sobotę i w niedzielę. No bo wiadomo. W stanie prowadził trudne reformy. Reformy zadziałały. A on zdążył jeszcze i cały czas tam na domofonie siedzi, naciska, bo to on nie ma kluczy. To matka powinna dać mu klucze i z nim chodzić. Niemcy przeprowadzili Polskę przez kryzys w początku kryzysu. W 2011 roku wygrali wybory z dużą przewagą. To jest pytanie, jakie to były reformy, czy możemy porównywać te reformy. Ale Dziewica miał duże sukcesy, z niczego za bardzo dobry wynik wyborczy. I moim zdaniem uwierzył w swój geniusz i rozpisał to referendum, nie przewidując, jakie demony uwalniał. Nie o to chodzi, żeby ogólniać, robić populizm. To rzecz. My mówimy o bawie, a nie o popie. O bawie mówimy. A te różańce twoje, jaki chłop? Jaki chłop? My tu nie mówimy o chłopie. Po co ty energię zabierasz? My mówimy o tej bawie. To polega problem.
dokończę swój wątek. Proszę się chować, takie następne pokolenie, wiesz, głupkowate. Dokończę swój wątek o federalizmie. Unia Europejska się zmieniła w tym sensie, że to jest tam u ciebie na 2007 roku do kryzysu. Jeszcze tu, jeszcze czego tu przychodzi? Jedna przyjechała, to po co? Rozwiązaniem było więcej Europy. Od 2007 roku widać, że rozwiązanie więcej Europy nie działa, ponieważ Unia Europejska, która była na kolejne europejskie kryzysy. Dobra, dobra, zewsi wiadomo, nie tłumacz. Już jak z Podlasu, to wiadomo. Teraz ty mi nie tłumacz. Mówię o kryzysie finansowym, kryzysie strefy euro. Ja to jestem kobieta praktyczna. W refleksji Europie kontynentalnej. Podlasu. Szkoda, że pługa. Szkoda, że pługa tu nie odciągła. Na Batuś wkręcił. Jeśli ktoś wygenerował. Tak chciał się odpocząć. Teraz wiesz, że już urzędy szlacheckich papierów nie sprawdzają. No kurwa, czego nie stój nadem na ten urząd? Ja tego nie znoszę. No czego? Nie, zielona, zaraz ją pierdolę. Nie widzisz, że tu coś było położone, coś widziałem. Wiem. Smart TV 48 cali, Samsung Smart TV 2390, 32 cale, 100 Hz za 899, Smart TV 40 cali, Thomson za 1350, w sklepach Euro i na euro.com.pl. Fajnie, że już lato. Jakieś plany na wakacje? Moja córeczka marzy o scouting, więc jedziemy do hotelu spa dr Irena Eris. Wzgórza Dylewskie. Wiecie, że ja też do spa? Do Krynicy Zdrój. Ale sama masaże, zabiegi. Już same udowodniłyście, że się nienawidzicie i tylko tak płacicie. Po tych ulicach warszawskich jednej dać pistolet tylko. No ale nie masz pieniędzy na pistolet. Piotrusia, mamy jest zarejestrowany klub dla osób niepełnosprawnych, U Piotrusia na sieci to sami homoseksualiści się spotykają i muszą płacić u Piotrusia. Nie wiedzą, że to jest wszystko pięknie. Zobacz, ja to widzę na odległość, zobacz. I ty chodzisz, rozpieprzasz to. Tu jest słoik, czy chcesz, żeby dorobić picie? No i dorób, no i co, i co? Testować moskiterum spray ochronny. Do kupienia wyłącznie w aptekach. Nie jest to preparat biobójczy i nie zawiera diecylometatoluamidu, czyli DET. Zatem co zawiera? Olejki roślinne, które zapewniają naturalną ochronę skóry. Sprawdźmy, jak działa. Muszę przyznać, że moskiterum jest skuteczne. Nie może być stosowane u dzieci już od pierwszego roku życia. Ja to kupuję. Moskiterum. Lato bez koszmarów. Kiedy mamy ochotę na seks? Godzinę przed biorę tabletkę. Przygotowujemy kolację. Mam czas wyjść z psem i o ile coś nam jeszcze szkodzi. Dobra, już nie rozmawiajmy, bo to nie ma co. Udaje nam się trafić do łóżka. Nie chcesz czekać godzinę? Stosuj regularnie suplement diety Permen King. Zawarty w nim Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskiej tabletki Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Jeszcze nigdy tak wielu nie dzieliło tak niewiele od naprawdę wielkiej przygody. Poznaj 7-osobowe BMW Serii 2 Grand Tourer City Break Edition i spraw wielką radość swojej rodzinie. Teraz z wyposażeniem o wartości 20 tysięcy złotych, które sam wybierasz. Już za 1490 zł brutto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Także dla klientów indywidualnych. BMW. Radość z jazdy. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
8.40 Filip Kakusze zapraszam. Brytyjczycy ruszyli do urny. Dziś się zdecydują o tym, czy Zjednoczone Królestwo zostanie w Unii Europejskiej, czy wyjdzie z unijnych struktur. Dwa opublikowane wczoraj sondaże dają minimalną przewagę zwolennikom opuszczenia wspólnoty. Kilka procent jest niezdecydowanych. Lokale wyborcze zostaną zamknięte o 23.00 polskiego czasu. Do głosowania zarejestrowało się ponad 46 milionów Brytyjczyków. Pełne wyniki referendum mają zostać podane jutro, wcześniej rano w Manchesterze. Tysiące osób zebrały się wczoraj na Trafalgar Square w Londynie, a także w wielu innych miastach na całym świecie, by uczcić pamięć Jo Cox. Brytyjska posłanka do Izby Gmin została zabita w zeszłym tygodniu. Cox była bardzo zaangażowana w kampanię przeciwko Brexitowi. Na Trafalgar Square było 9 tysięcy osób, które wysłuchały wdowca po posłance Brendana Coxa. Nie wolno być za bardzo zaangażowanym, ani tu, ani tam. Dwulatek, który mógł być prawicowym ekstremistą, może mieć też zaburzenia psychiczne. Cox, występując przed sądem, powiedział: śmierć zdrajcom, wolność Wielkiej Brytanii. Amerykańskie Federalne Biuro Śledcze nie będzie miało większych uprawnień, zdecydowali senatorowie. Ustawa przygotowana przez administrację prezydenta Baracka Obamy i demokratów nie zyskała większości w amerykańskim Senacie. Biały Dom walczył o to, by FBI mogło domagać się danych dotyczących internetowej i telefonicznej komunikacji podejrzanych od takich firm jak Google czy Verizon. W kongresie grupa około 100 polityków partii demokratycznych prowadzi teraz okupację sali plenarnej. Politycy po masakrze w Orlando na Florydzie domagają się przyjęcia nowych przepisów, które ograniczą dostęp do broni. Prezydent Francji nie ma już szans na kolejną kadencję, a nawet na wejście do drugiej tury wyborów. Wynika z najnowszego sondażu dla francuskiego dziennika Les Echos. François Hollande przegrywa z wszystkimi potencjalnymi kandydatami i w najlepszym dla niego scenariuszu plasuje się dopiero na trzecim miejscu. W sondażu prowadzi Alain Juppé, były premier, a obecnie maire Bordeaux, który w drugiej turze prawdopodobnie zmierzyłby się z liderką Frontu Narodowego Marine Le Pen. Pierwsza tura wyborów prezydenckich we Francji zaplanowana jest na kwiecień przyszłego roku. Pogoda. 30 stopni, nawet trochę więcej pokażą niż termometry na zachodzie i południu kraju. W zupełnej części Polski tylko odrobinę mniej upalnie. Będzie dużo słońca, więcej chmur na krańcach południowo-wschodnich. Tam możliwe też lokalnie burze z porywistym wiatrem. Upały mają utrzymywać się co najmniej do niedzieli. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Radia TOK FM. Minęła 8.43, Adam Szostkiewicz, Paweł Wroński, Agaton Koziński. Dzień ojca. No, Wszystkiego najlepszego. Dzień ojca. Polski Dzień Ojca, europejski 19. I to nie ojca dyrektora. Dzień ojca, ale nie ojca dyrektora. Że lepiej ma być dzień taty, bo to tak jest bardziej ciepło. Ojca to brzmi patriarchalnie i tak nieprzyjemnie. Ale to ciekawe, że się tak u nas ten polski właśnie dzień ojca zbiega z tym i teraz nie mogą go usunąć tego ryzyka. Po prostu wyczerpaliśmy temat sporu. Napięcie. Aha, to czujmy się, że obniżyliśmy napięcie. Poczujmy, że obniżyliśmy. Czy jeszcze coś mamy do zadania? Co do Brexitu, to ja bym mógł nieskończoność, ale myślę, że słuchacze już by chcieli Będą komentarze. To w takim razie. No i po co tam się wy sama wybierasz do tego Watykanu? To w końcu nie wiem, na czyje wyszło, na pana Agatę. Nie, że mamy jeszcze dużo czasu na dyskusję, o tym możemy zmienić temat. No teraz, to już nie wiem, jak teraz nie rozdają tam, no to po co? Wątpliwości, kto tutaj wygrał ten pojedynek. Dobrze, zostawiamy go nierozstrzygnięci. Niech sobie Brytyjczycy rozstrzygają dzisiaj, a my będziemy komentować, czy Cameron jest wielkim mężem stanu, czy największym partaczem, który zlikwidował tak Zjednoczone. Nie, wielkim mężem stanu na pewno już nie będzie, ponieważ uruchomił demony, których nie przewidział, że nie będzie. Przepraszam, pana Gatunek wcześniej mówił, specjalistów od uruchamiania demonów mamy zresztą sporo na własnym podwórku, więc może przenieśmy się na własne podwórko. Prokuratura postanowiła, że będzie ekshumacja wszystkich nieskremowanych ofiar katastrofy smoleńskiej i będą badać, jakie były przyczyny śmierci, czy nie zostali otruci. Chyba. Czy coś nie wybuchło i nie rozerwały ich wybuchy, tak to rozumiem z tego dosyć skomplikowanego komunikatu, bo spotkanie
spotkanie z rodzinami. Ja przyznam, że dla mnie to jest to akt absolutnej desperacji. To znaczy nie mamy nic, w związku z tym wykopujemy nieżywych nawet wbrew woli rodzin. A co wy o tym myślicie? Wykopujemy nieżywych, bo oni już teraz się wściekają, że z tych grobów, ale muszą dojść. Jeżeli jakieś podejrzenie, że jakieś były wybuchy, no to muszą do tego dojść. I z grobu niech ślad jakiś ciała, że to ciało rozsadziło, no, jeszcze zanim spadło. Że rozsadziło, zanim spadło, rozumiesz? Potem dalszy węgę i ona tu podania tę mokrą tą smaczą. Przechodzimy do jakiejś sfery, które dla mnie stają się przynajmniej niezrozumiałe. To tylkośmy się chyba spodziewali, no ta strona w naszej debacie publicznej, która dla mnie jest pisowska wyraźnie, to chybaśmy się spodziewali, że temat Smoleński wróci. Zastanawialiśmy się, w jakiej formie. I teraz mamy rzeczywiście, można by powiedzieć, formę ekstremalną. Ja ostrożnie powiem tak, że rzeczywiście z punktu widzenia kulturowego, a raczej w Polsce, akurat w kraju katolickim kulturowo, no mamy pewien respekt wobec zmarłych. Mnie się wydaje, że tutaj decydujący głos powinien należeć do rodziny. Jeżeli rodzinom to nie przeszkadza, no to cóż my możemy powiedzieć? Natomiast pytanie jest takie, jaka jest granica, do jakiej może się państwo posunąć w takiej sytuacji, prawda? Bo mamy tutaj zderzenie właśnie tej kultury, o której wszyscy mówimy, szacunku dla zmarłych.